Pierwsza część pomeczowej konferencji prasowej. Z nami Robert Witka, trener zespołu Filip Zegzuła, jeden z zawodników. Na początek poproszę trenera o podsumowanie dzisiejszego spotkania w Arenie Toruń. Gratulacje dla drużyny z Torunia. Ja chciałbym przeprosić naszych kibiców, również kibiców zgromadzonych tutaj w tej hali za to, jak się zaprezentowaliśmy i nie stanowiliśmy żadnego zagrożenia dla drużyny przeciwnej. Bardzo wstydliwy występ nasz. I chyba ograniczę się tylko do tych słów, także jeszcze raz gratulacje i przepraszam. Dziękujemy. Filip, jak z perspektywy parkietu wyglądał ten mecz? Równie źle jak z ławki trenerskiej? Zespół z Torunia pokazał nam, jak grać w basket. Grali bardzo szybko, trafiali otwarte rzuty. U nas zabrakło tego. Słaba skuteczność, 27% z gry, także w porównaniu do 41% Torunia. No przepaść, zdominowali nas. Przede wszystkim jeśli chodzi o otwarte rzuty. My nie mogliśmy się odnaleźć przez cały mecz praktycznie. Gdy nam odjechali, już nie mogliśmy ich dokonić. Dziękuję. Trener Machowski prowadzi dzisiejszą konferencję. Druga część pomeczowej konferencji prasowej. Coach Machowski, Kuba Szenk do Państwa dyspozycji. Na początek poproszę trenera o podsumowanie tego dzisiejszego meczu w arenie. Gdyby Pan mógł mówić do mikrofonu, będę zobowiązany. Okay. My apologies up front, but I will speak English because I feel when I talk Polish, I sound like an 8-year-old. It's easier for me to explain certain things in English, so I'm sorry. This was a great win for us, not because of the result at the end, but because of the fact that we came back from Spain, from our game in the Champions League, our first opportunity to win there on the road. And I think we lost an opportunity. By losing this game in Marisa, we lost the opportunity to come home with our first victory. And this was due to our defense, due to lack of concentration maybe, and also maybe a tactical error on my part at the end. So I asked the team that we don't want to lose two games in a row. And the way how the players demonstrated their will and the energy they invested showed me that they understood the message and I'm very happy with today's performance. Dziękuję bardzo. Jakub Szenk, tutaj wcześniej drużyna gości mówiła, że te otwarte pozycje nie umieli na to znaleźć odpowiedzi. Zgodzisz się, że to był klucz do zwycięstwa i to w takich rozmiarach? Tak, od początku dzieliliśmy się piłką i kreowaliśmy sobie otwarte rzuty. Pozostawało tylko wyprostować i trafiać, także bardzo fajne jest to, że naprawdę tych podań było dużo i nagle najlepszy strzelec ma 6 otwartych rzutów kif na przykład i tak, to był klucz, ale też kluczem była defensywa, bo dobrze graliśmy w obronie, jak trzeba było to, żeśmy przekazywali, jak nie trzeba było to, żeśmy nie przekazywali. Po prostu dobry mecz. Bardzo dobre jest to, że wszyscy pograli. Wszyscy też, ci co mieli odpocząć po trochę większej ilości gry w środę, odpoczęli. Mecz następny już we wtorek, także dobre zakończenie tego tygodnia po przegranej, ale też dobre rozpoczęcie, bo przed nami już zaraz mecz. Okay, dziękuję bardzo. Coach, a little bit about future, about Tuesday. Now we start preparation for this game with SIX Strasbourg, yes? Definitely. Famous quote from German soccer, after the game is before the game. So yeah. This is very much true now, since already on Tuesday we have the next one in the Champions League. And that's why it was also important, as Kuba said, that we spread the minutes. Everybody got the chance to play. Also Bartek Tyduszko got his first chance to play this season. And he already showed that he's a great addition to us and he contributes very well, especially also defensively. So if we manage to use the little time we have with one practice tomorrow, I hope that we will be as well prepared as we can be for Strasbourg. And maybe then on Tuesday, with the help of our fans, we're going to win the first game of the Champions League. Okay, thank you. Pytania? To jeszcze Kubę chciałem zapytać, bo ten pierwszy, to zderzenie z Ligą Mistrzów dla Ciebie było trudne, bo nie jesteś zadowolony pewnie z meczu, ze swojego występu w Katalonii.
co cię zaskoczyło, co dla ciebie było nowego, bo to był twój debiut w rozgrywkach europejskich i czy myślisz, że jesteś w stanie dać więcej drużynie w kolejnych meczach? No, myślę, że na pewno, bo gorzej się zagrać nie da niż to było w Hiszpanii, bo minuty były bezproduktywne, do tego dochodziły faule. Zostawiliśmy już to za sobą, pan wrócił trochę do tego, bo już jest kolejny mecz za nami, ale tak jak mówię, presja może trochę, może waga tego spotkania, bo była ona duża na pewno dla nas też i przez te faule nie mogłem gdzieś wejść w rytm meczowy swój taki, także gwarantuję, że gorzej się zadać nie, zagrać nie da zagrać niż w Madrycie. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz. Dziękujemy.